Mamy dalej. Na kolejnej karcie jest Big Brylant. Czy będzie dzisiaj brylował? Zobaczymy. Amigo Type Beat. W prestyle rap. No może rzeczywiście freestyle. Tu też jakiś taki klimatyczny kawałek trudno sobie wyobrazić. Chyba ja nie mam, albo ja mam za małą wyobraźnię. No nie wiem, posłuchajmy dalej. Dobra, chyba zaczęliśmy od refrenu w tym bicie. Pod freestyle jak najbardziej się to nadaje. Jakbyśmy się mieli odnosić do tego tutaj, nie? Zarapowałbyś do niego chętnie? Ja czasami mam z niektórymi problem, z niektórymi bitami taki, że one ci się podobają, co nie? Siadasz i próbujesz coś napisać i w tych bitach się tyle dzieje, że po prostu nie jesteś w stanie, nie? A tu się dzieje bardzo dużo. No i też teraz ten, nie wiem, czy to można nazwać lidem na smyczkach, też bardzo, 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 słowa szukam, bardzo taki dominujący tu jest to. Z braku lepszego użyję słowa dominujący. Strasznie dużo się tu dzieje. Samemu instrumentalowi, jako powiedzmy, jako całości, jakbyśmy mieli zamknąć ten instrumental w utwór i już nic więcej z nim nie robić, to tak, to bardzo mu służy. Ale jeśli myślimy o tym, żeby tam jeszcze dołożyć wokal, to może się zrobić za gęsto, nie? Fajna produkcja. Powiedzmy, że ocenimy to sobie jako zamkniętą produkcję, że tutaj już nic więcej się nie będzie działo i tego się będziemy trzymać. Więc tak, bardzo solidnie wrzuciłbym tutaj w ten sposób. Aranż też był fajnie zrobiony i miks się nie gubił w zasadzie. Melodia, moje dzieło i od zera. No widzisz, myślę, że spokojnie możemy wrzucić tak. Widzę, że jest seria solidna. Nie wszystkie instrumentale muszą służyć pod wokal. To prawda. To prawda. Dlatego mówię, że traktujemy to jako utwór pełny, tak? Vintage Man użył tych samych sampli, które są tutaj. Nie wiem, kim jest Vintage Man, ale no niech będzie. No i sprawdźmy, co mamy dalej. Damien Felix, a tutaj jest ktoś inny, aha, produkcja.
Dobrze. Czy perkusja spoko wyszła z tymi talerzami? Spoko w sumie. Wydaje mi się, że solidnie to brzmiało. Dobra.